Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Spotkanie z Mediatorem w ramach zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie akcji internetowej Dogma Pomoc. Moim dzisiejszym gościem jest pani Paula Majer-Guzik, która jest właśnie mediatorem, doradcą obywatelskim oraz prawnikiem, który współpracuje z naszym stowarzyszeniem w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie mediacja rówieśnicza, czyli taki może bardziej temat dla dzieci, dla młodzieży, ale również dla nauczycieli i rodziców, czyli jak rozwiązywać konflikty między innymi w szkole, konflikty naszych dzieci. Pani Paulo, co to jest mediacja rówieśnicza? Mediacja rówieśnicza jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporu właśnie w danej grupie społecznej, takie jak na przykład są uczniowie w klasie bądź też uczniowie w szkole. Mediacje rówieśnicze mają na celu właśnie wyjaśnienie jakichś szkolnych waśni pomiędzy uczniami. Co to jest więc ta mediacja szkolna? Mediacja szkolna różni się od mediacji rówieśniczej tym, że tak jakby mediacja rówieśnicza polega na pomocy przy rozwiązywaniu konfliktów właśnie w grupie społecznej, jaką są uczniowie, a natomiast mediacja szkolna jest narzędziem do rozwiązywania konfliktów właśnie na przykład pomiędzy dyrektorem jako pracodawcą, a nauczycielem jako pracownikiem, pomiędzy rodzicami, a na przykład dyrektorem bądź jakimś konkretnym nauczycielem, a także konfliktów pomiędzy uczniami i rodzicami w danej klasie. To jest właśnie trochę szerszy zakres ma ta mediacja szkolna. Czyli ogólnie tę mediację możemy właśnie podzielić na tą typowo dziecięcą, młodzieżową i to, co się dzieje w obrębie jeszcze szkoły. Tak, na te właśnie dwie mediacje, szkolną i rówieśniczą. Jaki w takim razie, Pani Paulo, jest cel mediacji rówieśniczej? Najważniejsze jest to, żeby stworzyć stronom jakieś pole do rozmowy. Też najważniejszym celem tej mediacji rówieśniczej jest to, żeby dzieci czy też uczniowie brali odpowiedzialność za sprawy, za jakieś konflikty, które ich dotyczą, żeby potrafili też rozwiązywać te konflikty bez udziału agresji czy też przemocy. Mamy konflikty ogólnie, ale jakie to mogą być konflikty w szkole, które byśmy mogli właśnie rozwiązać dzięki tej mediacji? Najczęstszym właśnie konfliktem w szkole właśnie w tej mediacji rówieśniczej, z którym właśnie ma do czynienia mediator, jest właśnie konflikt relacji, czyli klasa bądź też szkoła jest to pewna grupa społeczna, grupa uczniów, gdzie występują różne zachowania tych uczniów, bo wiadomo, każdy pochodzi z różnych domów, różne jakieś tam wyznaje wartości i tradycje i najczęściej właśnie dochodzi do sporu właśnie, jeżeli chodzi o konflikt relacji. I tak naprawdę możemy podzielić te konflikty na konflikty właśnie jakieś z wykorzystaniem siły bądź też przemocy fizycznej, czyli konflikty związane z jakimiś bójkami, pobiciami, przywłaszczeniem mienia. I mamy też konflikty właśnie, które dotyczą tylko sfery, powiedzmy, związanej z jakąś właśnie zniesławieniami, pomówieniami dzieci, wyśmiewaniem się pomiędzy sobą, czy też wyśmiewaniem swoich rodzin, bądź tego, kto skąd pochodzi, z jakiej rodziny. Też można stwierdzić, że są konflikty bezpośrednie i konflikty pośrednie właśnie, które występują w mediacji rówieśniczej. Konflikt bezpośredni to jest pomiędzy dwoma uczniami, bądź jakąś ilością uczniów, ale to jest tak jakby konflikt otwarty, że ci uczniowie po prostu mają jakiś problem, mają jakiś spór pomiędzy sobą i to jest właśnie konflikt bezpośredni, a wyróżniamy też konflikt pośredni, gdy na przykład jeden uczeń namawia drugiego ucznia, żeby ten na przykład ośmieszył czy zrobił coś na złość drugiemu uczniowi. I w jaki sposób możemy takie sprawy teraz rozwiązać? Na terenie szkoły, czy to rozwiązać może poza szkołą? Jeżeli chodzi o takie konflikty właśnie rówieśnicze typowo, ten konflikt powinien być w pierwszym stopniu zażegnany właśnie w miejscu szkoły. I najważniejsze tutaj byłoby, żeby na terenie szkoły istniała taka możliwość powołania właśnie tego mediatora rówieśniczego. I taki... Czyli mediatorem nie musi być osoba spoza szkoły, może to być również ktoś ze szkoły. Zgadza się. I najlepiej, żeby takim mediatorem rówieśniczym została osoba, która jest po prostu zapoznana z tym środowiskiem szkolnym i może być to też uczeń. Bo tutaj nie muszą mieć zastosowania te przepisy kodeksu postępowania,
postępowania cywilnego, w którym mediator musi być osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ale to może być także uczeń na potrzeby właśnie szkoły i także dyrektor w statucie szkoły może wskazać mediację jako jedną z form właśnie do rozwiązywania konfliktów i może też wskazać, jak powinien zostać powołany mediator rówieśniczy. Kto może zostać jeszcze takim mediatorem? Tak naprawdę mediatorem rówieśniczym, tak jak powiedziałam, proponuję, żeby został uczeń, czyli na przykład przewodniczący szkoły, klasy, osoba, która cieszy się jakimś zaufaniem wśród innych uczniów i też postawa tej osoby stwierdza, że może ma predyspozycję do rozwiązywania właśnie konfliktów czy sporów w jakiejś tam grupie społecznej, w której się sama ta osoba znajduje. Oprócz tego mediatora rówieśniczego w szkole może być powołany właśnie mediator do spraw właśnie mediacji szkolnej i takim mediatorem już może być osoba dorosła, czyli może być to pedagog szkolny, jakiś psycholog, bądź też nawet osoba jakaś zaufana z zewnątrz, czyli powiedzmy rodzic. Kto w takim razie, Pani Paulo, może poza właśnie, bo mamy taką sytuację w szkole, że dzieci, ten konflikt jest po prostu już taki bardzo zaogniony. Uczestniczy w tym wiele, wiele dzieci i na przykład przeradza się to w taki konflikt, powiedzmy, troszeczkę karny, bo na przykład doszło do jakiejś sytuacji, takiej sytuacji niebezpiecznej, typu wrzucenia jakichś zdjęć do internetu, ośmieszające właśnie i to już przekracza troszeczkę, że tak powiem, tą szkołę i rodzice zaczynają no jednak chcieliby powołać policję i tak dalej. Czy dyrektor lepiej by było, żeby spróbował to jednak wyjaśnić na tle szkoły, czy w takich sytuacjach czy lepiej wezwać służby odpowiednie do tego i jednak skierować sprawę na drogę sądową? Jeżeli chodzi tutaj właśnie o dyrektora, to na dyrektorze ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tym dzieciom i tak naprawdę dyrektor też powinien zgłosić jakieś ewentualne podejrzenie popełnienia przestępstwa przez ucznia, bądź też inną osobę, która znajduje się na terenie szkoły i do kuratorium oświaty oraz właśnie do organów ścigania. Bo tak naprawdę, jeżeli dyrektor tego nie zrobi, to nie dopełni tego obowiązku, który na nim ciąży, ale może być też prowadzona mediacja właśnie w sprawie karnej osób nieletnich. Również na terenie szkoły? Tak, również na terenie szkoły. Pani Paulo, czym powinna się taka osoba, skupmy się może na tej osobie ucznia, która mogłaby zostać takim mediatorem rówieśniczym, jakie ona powinna mieć cechy, czym powinna się wyróżniać spośród innych uczniów, żeby miała po prostu, że tak powiem, pogłos w szkole, żeby inni uczniowie ją traktowali jako osobę właśnie odpowiedzialną, która może im pomóc? Powinna być to osoba na pewno otwarta, komunikatywna, znająca dużą ilość właśnie osób uchodzących do szkoły, czyli tych uczniów. Powinna mieć także być to osoba, która jest kreatywna, polubowna, osoba, która będzie cierpliwa i będzie chciała pomóc tym stronom, a nie doprowadzić do zaognienia konfliktu. Dlaczego uczniowie powinni korzystać z takich właśnie mediacji szkolnych? Mówiąc szczerze, jeżeli chodzi tutaj o mediacje szkolne, najważniejsze jest to, żeby przeciwdziałać właśnie zjawiskowi hejtu i agresji. Żeby też uczniowie mieli świadomość, że ich czyny czy też zachowanie może spowodować to, że druga strona może czuć się urażona, pokrzywdzona. Ważne jest to, żeby też wyłaniali się szkolni liderzy, którzy po prostu w przyszłości mogą zostać profesjonalnymi też mediatorami. Najważniejsze także jest to, żeby uczyć dzieci świadomości, jak rozwiązywać konflikty i żeby ten konflikt był właśnie rozwiązywany na drodze jakiegoś osiągnięcia porozumienia, rozmowy czy też dialogu, a nie przy użyciu właśnie fizycznej siły. Wiele osób, jeżeli dochodzi do konfliktu, no jednak czuje się poszkodowana i chce skierować sprawę do sądu. Natomiast czym, Pani Paulo, jest taka sprawiedliwość naprawcza? Czy bardziej poleca Pani właśnie tą sprawiedliwość naprawczą poprzez mediację, czy jednak udanie się do sądu? Tutaj najważniejszą jest kwestią właśnie, że sprawiedliwość naprawcza tak naprawdę to jest główna cecha, jaką można wymienić do mediacji. I sprawiedliwość naprawcza polega na tym, że my tak naprawdę sprawdzamy, jakie potrzeby ma osoba pokrzywdzona w sporze, w konflikcie.
Ustalamy też tak jakby relacje pomiędzy tą osobą, która stała się pokrzywdzona, sprawcą, a społeczeństwem. I sprawiedliwość naprawcza jest tak jakby kluczowa tutaj, jeżeli chodzi o mediację, bo zmierza przede wszystkim do wyrównania krzywdy, w szczególności poprzez umożliwienie, aby sprawca podjął jakieś działania naprawcze, zaś pokrzywdzony uczestniczył w dyskusji, jakie ma otrzymać na przykład wynagrodzenie. Jest to właśnie budowanie tej relacji pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym. I mediacja właśnie naprawcza zakłada, żeby naprawić wszystko to, co się da, w takim stopniu, który jest najbardziej korzystny dla obu stron. A jeżeli mówimy o sprawiedliwości odwetowej, która najczęściej ma miejsce właśnie w sądach, to chodzi o to, że sąd za bardzo nie będzie wnikał w jakieś kwestie emocjonalne tutaj pomiędzy stronami. Często też osoba pokrzywdzona nie będzie mogła się wypowiedzieć w pełni co do swoich tam odczuć, pragnień, bo to sąd tak naprawdę podejmuje za nią decyzję. I tutaj w sprawiedliwości odwetowej kluczowym jest to, że po prostu te strony nie mogą się tak jakby do końca pojednać, bo dla sądu będzie istotne tylko to, że winny musi ponieść karę i to nieważne, czy na drodze postępowania cywilnego, czy na drodze postępowania karnego. Czyli ta sprawiedliwość naprawcza jest korzystniejsza dla obu stron i poza zamknięciem czy wskazaniem winnego w danym konflikcie również naprawi szkody i być może pozwoli tym osobom funkcjonować prawidłowo w społeczeństwie. Zgadza się. Pani Paulo, no jest Pani czynnym mediatorem. Na pewno miała Pani już takie przykłady spraw związanych z mediacjami rówieśniczymi. Czy nasuwa się Pani jakiś taki przykład, jakieś sprawy, być może Pani sprawy, lub o której Pani słyszała? No najczęściej tutaj przykład dotyczący pomówienia kogoś o zniszczenie mienia. Oznacza to, że na przykład w szkole często dzieci zostawiają plecaki w klasie, i na przykład albo coś zginie, albo zdarza się po prostu, że ktoś coś komuś zepsuje, bądź też narysuje, specjalnie wyrzuci zeszyt przez okno. Takie sprawy zdarzają się często. Niby ma to być w formie jakiegoś żartu, dowcipu, ale tak naprawdę ta osoba, której po prostu ten zeszyt na przykład wyrzucono czy zniszczono, czuje się poszkodowana, czuje się wyśmiewana. I tutaj często właśnie w takich sprawach dotyczących zniszczenia mienia, dotyczące tego, że na przykład jakaś osoba czuje się wykluczona z grupy społecznej uczniów, najczęściej właśnie mediacja jest przeprowadzana. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Chciałam tylko powiedzieć, że w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego prowadzona jest również nieodpłatna mediacja z każdego zakresu. Między innymi właśnie też, jeżeli chodzi o sprawy rówieśnicze, mediacje rówieśnicze i mediacje szkolne, o których też Pani Paula tutaj troszeczkę wspomniała. Także mogą się zgłosić do nas zarówno nauczyciele, którzy mają problemy, przypuśćmy, z rodzicami, czy też ze swoimi że tak powiem, szefami, dyrektorami szkół, czy innymi współpracownikami, ale także mogą się do nas zgłosić rodzice w sprawach właśnie konfliktów z nauczycielami, z dyrekcją szkoły, czy też w sytuacjach, kiedy ich dziecko z jakiegoś powodu jest właśnie wykluczone w szkole, dochodzi do jakichś konfliktów rówieśniczych. Chętnie pomożemy, postaramy się wskazać jakieś możliwości rozwiązania. Oczywiście obie strony muszą być przede wszystkim, chcieć skorzystać z takiej mediacji. Zachęcamy bardziej niż do pójścia na drogę sądową, ponieważ no, nie ukrywajmy, ale jest to dość długa droga. Mediacją na pewno jesteście Państwo w stanie szybciej wyjaśnić wszystkie kwestie i ustalić wspólny plan działania, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie.